jechać. No i jest, wielki test, RFZ-y na dużych kołach, 19 przód na 16 tył, oczywiście z rozrusznikiem, nazwa handlowa RFZ Viper 140. Patrzcie, jakie zaciski, jaki kolor. Lampa działa? No nie, nie działa teraz. Teraz działa. Z lampą Kuba odpalasz. Gazu. Pierwsze odpalenie. Na 6000 zł. Bez złotówki. Bez złotówki. Do góry biegł. Nie wiem do czego porównać, bo podobną maszyną nie jechałem na takich dużych kołach. Stacyjka na pulpicie, wbudowany licznik z przodu. Na luz sobie wbiłem. Z dwójki na kółko idzie. Jadę tutaj na pole trochę. Sprawdzę wam pozycję stojącą. Jak tu się można przyłożyć. Jak za duży bieg wbijecie, to przyspieszenia takiego nie ma. Ale jak pilnujecie obrotów, to się odpycha. Przy wyższych biegach trochę słabnie. Dawno nie jeździłem 140 MRF-ą, nie mogę przyrównać, nic nie wiem. Pierwszy raz nie wiem do czego przyrównać.
nie trafiłem z biegiem. No, przy tych wyższych biegach może wystarczy chyba regulacja chyba na gaźniku, żeby mu więcej paliwa, żeby dostał. Jeszcze tam stoi? Gdzie? Ładnie. Dla ciebie? No. Wybrałem sobie. Cena tutaj jest dobra na tą RFZ-tę. Na skuter to też tego. Co na skuterka? Fajny jest. Fajny? Silnik jak w MRF-ie. Ja bym tu mu podregulował trochę gaźnik. A można tutaj paliwa mu dołożyć? Na gaźniku? Pewnie, pewnie. Bo wiesz co, bo przy wyższych biegach, nie? Znaczy dławi go. Chyba, że jeszcze opcja, bo on był przytransportowany na boku. Aha. Widzę, i wszędzie mu się olej leje, chyba, że musi się trochę wypalić. A, może dlatego. A, czyli w transporcie był na boku, słuchajcie, i jest dużo oleju tam w wydechu i może musi zostać przepalony i dlatego po prostu nie umie wam przyrównać ten motocykl do czego. No tak wychodzi czasami, taka prawda jest po prostu. Nie mam do czego przyrównać na razie. Czyli tu odpowiedzi dostaniecie później, jak drugi raz przyjadę i przetestuję. Po prostu trzeba go przepalić. No niefortunnie po prostu w transporcie na boku był transportowany i... Można, to trzeba wtedy inaczej trochę zabezpieczyć, bo no. Pompy ani nic nie zabezpieczą, no. To efekty później są. I tutaj cały czas olej mi idzie i może przez to po prostu dwuja idzie dobrze do odciny, potem trójka i nie ma tego przyspieszenia. Być może to jest to. Także no, zostawiam was bez odpowiedzi na to pytanie. To nara, hejos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.